Hej, yo, jak się czujemy, he? Cześć! Cześć, witam was serdecznie, legendarni ludzie, ja się nazywam Staszak i dzisiaj między innymi czeka nas to... Trzy pianki to jest jedna porcja? Czy ty powiedziałeś, że ja mam... Nie. Lawina hałasu! Poleciały ci na dół? Nie, mam bokserki. Tak. Słuchajcie, generalnie sprawa wygląda tak. Wczoraj zaprosiłem mojego drogiego przyjaciela Krystiana do mnie tu do domu i postanowiliśmy, że nagramy odcinek. Jest to strasznie chaotyczny materiał. I ja to teraz montuję i zorientowałem się, że... W sumie nie mam nawet jak sklecić porządnego intro z tego, bo Krystian dosłownie wjechał mi w słowo. Z tej strony Staszak jak zawsze. Generalnie inspirację do tego filmiku zaczerpnąłem z filmiku na YouTubie, który pojawił się na kanale Lisie Piekło jakieś 8 lat temu. Jestem strasznie stary. I tam Lisie Piekło, tak, Paulina, wrzuciła filmik, w którym gościnnie był Maciek z Dupy. Moi ukochani youtuberzy zresztą do dziś dzień. I generalnie zrobili Ultimate YouTube Challenge, czy coś takiego, że po prostu w jednym filmiku bardzo krótko i bardzo, wiecie, tak dynamicznie robili przeróżne challenge. Ja chciałem to z Krystianem w jakiś sposób odtworzyć, więc zapraszam was serdecznie na ten jeden wielki chaos. Witam bardzo serdecznie. Legendarny kurwa ludzi. Tak! Czy musi być intro debilu? W ogóle jest zbyt chaotyczne. To intro! Be gay, do drugs. Hey, I'm Satan. Okej, super fajnie. Be gay, do drugs. Hey, I'm Satan. Be gay, do drugs. Hey, I'm Satan. Napierdalamy challenge po prostu. Nie teraz. Okay, mamy takie pianki. Marki marshmallow. Dobra. Dobra. Ej, ładnie pachną. O kurwa, ale cukrem. Ciekawostka. Taka jedna... Te kurwa trzy pianki... No? To 38 kalorii. Serio? I żeby je spalić, mi się zapierdzielać 6 minut na rolkach. Trzy pianki to jest jedna porcja? No tu jest napisane w porcji 38 kcal. Czemu ją polizam? Dlaczego to zrobiłem? Polizono do klepowa. Pójdź wam kawał? No i gdzie ten kawał? I co, i kiedy przegrywamy, jak już nie umiemy tego powiedzieć, czy... Tak, jak już nie możemy wsadzić więcej, jak już będziemy żygać. Mi się to nigdy nie zdarza. Okej. Okay. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Okej. Okay. O kurwa. Chubby Bunny. Dobra. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Na ludzie, nie? To Chubby Bunny. Okej. Okay. Pięć. Chubby Bunny. Patrz na mnie, jak ja wyglądam. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Okej. Okay. Chubby Bunny. Popatrz na mnie. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Bo one są uczne. Chubby Bunny. No to już. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny.
Krystian, totalnie wygrałeś. Dobry, pani mamo. Zrobisz te pierogi. Zrobisz te pierogi. A, to robicie challenge. Tak. Bo ja się tu nie nagrywam. Ja to wykorzystam, spokojnie. Krystian wygrał pierwszy challenge. Teraz lecimy z cynamonem, jak już wpierdalamy rzeczy do ust. Masz tu rzęsę, czekaj, ściągnąć. Łyżeczkę może, nie łyżkę. Bo chochle. Tego bo chochle, kogo to... Był taki filmik na YouTubie. Duba, duba, duba. Jestem strasznie stary. Ja też. Ale jesteśmy w tym razem. Jak coś, to umrzemy razem. No to będzie, nie, jest miska pływaczka. Dobra. A no tak, ty jesteś kelnerem byłeś. Strasznie się boję. Raz. Dwa. Trzy. O kurwa. Jakie to jest suche. Ja. Czemu ty tak dobrze dajesz radę? Walka. Ja się poddałem. Wyglądasz, jakbyś się napierdalał, gówna. To tak czuję. Ty naprawdę dajesz radę? Ja to zjem. Co? No. To się da w ogóle? No, już widzisz. Jakiś tam... Lol, jebałem to. Znaczy zjadłem to. Kłamiesz, gdzie to schowałeś? Ty no nigdzie nie... Jakie to masz wielkie usta? No. Dobra, dwa punkty dla ciebie. Wow. Zero dla mnie. Fuck. Michał ma duże fluidy. Coś dużego? Coś dużego? What? Czy ty powiedziałeś, że ja mam... Nie. Michał ma dużo subskrybentów. Stopy? Włosy. Mam duże włosy? Uważasz, że mam duże włosy? Będę cię śledził do domu, a potem cię zgwałcę. Będę cię śledził do domu, a potem cię zgwałcę. Co? Będę. Plaster. Domu. Czyfel to miał małego. What? Coś z szybkim? Ktoś miał małego? Szympans. Gepetto. Ja widzę, że ty mówisz flipendo. Witam legendarnych ludzi. Legendarnych. Lawina. Ludzi. Chaosu. Lawina chaosu! Cute. Ludzi. Ściska. Ludzi. Lawina chaosu cię ściska. To ja sobie już posłucham. Michał. Zajebał. Się? Michał. Zajebał. Trzy. Fikołki. Fikołki? Co? I wykitował. I zgnił. Co Michał zrobił? Jak chce cię dowiedzieć? W tył. Tak? No. Bardzo cię lubię, Krystian. I doceniam fakt, że jesteśmy przyjaciółmi. Bardzo. Bardzo. Bomba. I? Powiedz całe. Bardzo cię lubię, Krystian, i doceniam naszą przyjaźń. Bardzo chcę cię, Krystian. To będzie ciekawe. Dobra, trzy. Tak, mamy po trzy kostki lodu. Chodź, cofnij się tu do mnie. Gotowy? Raz, dwa, trzy. Poleciały ci na dół? Nie, mam bokserki. Okej. Okay. Mi cieknie po udzie. Nie wiem, są okej. O! Nie.
Nie wiem, czy widać, ale... Yes. Okej, okay, ej, nie, dobra, jak zaakceptujesz ten fakt, to jest całkiem przyjemne. No. No. Po prostu wyciągnąłem. Powiem wam tak. Od czego zacząć? Generalnie mam nadzieję, że wam się podobał ten ostry chaos. Lawina chaosu. Tak, z tobą tak zawsze jest, to prawda. Halo? Staszak? Co to ma znaczy, że nie masz outro do nowego filmiku? Ty ciociu bezużyteczny. No dobrze, jeśli coś mam zrobić zrobione prawidłowo, to trzeba zrobić samodzielnie. Internet prawie 10 lat temu. Niesamowite miejsce, pełne równie głupich wyzwań jak te, które widzieliśmy tutaj dzisiaj. Czy niosą ze sobą jakieś wielkie przesłanie? Czy stworzenie tego wpłynęło jakoś bardzo na świat? No nie wiem, mówię. Warto jest, żeby był trochę śmiechu w internecie. Więc mam nadzieję, że dzisiaj legendarni ludzie pośmialiście się i podobało wam się. Może wzbudziło to w was jakieś piękne, nostalgiczne uczucia do internetu prawie dekadę temu. Cóż, ja osobiście bawiłam się dobrze. Mimo, że mnie tam nie było, nikt mnie nie zaprosił. Pamiętajcie, żeby odwiedzić nasze social media, TikToka, Instagrama. No i oczywiście zasubskrybować, polajkować, zostawić nam komentarz. Wszystkie inne rzeczy. Ogólnie klikajcie guziki.